Drodzy mili Państwo, dla mnie to ogromny zaszczyt przyjąć ogień pokoju na małopolskiej ziemi. Szczególnie, że ten symboliczny ogień pokoju został przejęty od prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich, pana Spyrosa Kapralosa, przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. Szanowni Państwo, do igrzysk pozostało 62 dni, dokładnie to 2 miesiące i jeden dzień, można by powiedzieć. Mam taką nadzieję, że nasza spółka celowa, która jest operatorem organizacyjnym tych igrzysk, Igrzyska Europejskie 2023, spółka z o.o. pod przewodnictwem pana prezesa, pana doktora Marcina Nowaka, zdąży ze wszystkimi przygotowaniami, że te igrzyska będą jednym wielkim symbolem jedności całej Europy, szczególnie w czasach obecnych, tak bardzo skomplikowanych. Wojna na Ukrainie, generalnie geopolityczna niepewność. Ja mam taką nadzieję, że ten żywy symbol wartości olimpijskich, który dotarł na ziemię małopolską, zjednoczy nas pod tym głównym hasłem przewodnim Igrzysk Europejskich, czyli jesteśmy jednością. We are unity. Mam nadzieję, że dla każdego uczestnika tych igrzysk będzie to najważniejsze przesłanie, które pozostanie w pamięci po pobycie na gościnnej ziemi małopolskiej. Dla nas to ogromna szansa, zarówno dla Małopolski, dla Krakowa, dla wszystkich miast partnerskich, ale i dla partnerów z innych regionów, z Dolnego Śląska, ze Śląska, z Podkarpacia, że wszyscy wspólnie pokażemy, że jesteśmy bezpiecznym krajem, bezpiecznymi regionami, że w tych regionach żyją gościnni, życzliwi, otwarci mieszkańcy, a to będzie na przyszłość najlepszą naszą reklamą, najlepszą naszą promocją na zwiększanie ruchu turystycznego, szczególnie ruchu turystycznego zagranicznego. Dlatego już dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na 21 czerwca na Stadion Wisły, na uroczyste otwarcie. I mam taką nadzieję, że te igrzyska będą jednym wielkim, pięknym spotkaniem sportowców z całej Europy, ale również tych wszystkich gości, których będziemy wówczas gościć. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przygotowali to dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję panu prezesowi Radkowi Włoszkowi za pomoc w organizacji tutaj na lotnisku naszego wydarzenia. Natomiast Państwu też bardzo dziękuję za przybycie i prosimy o życzliwe komentarze. Jestem przekonany, że będziemy gotowi na przyjęcie i sportowców, i wszystkich naszych gości. Dziękuję bardzo.